Bardzo mnie jest miło Państwa przywitać na spotkaniu z Magdą Szcześniak, autorką książki Poruszeni, książki o doświadczeniu i emocjach związanych z awansem w powojennej Polsce, kulturoznawczynią, historyczką kultury. Dzięki. Chciałbym zacząć może nie od samej książki, tylko, bo książka jest właśnie nie tylko o awansie, bardziej o tych emocjach, które mu towarzyszyły, o tym, jak opowiadano o tych emocjach. Chciałbym cię zapytać nie o samą książkę, tylko o twoje emocje. Jakie emocje ci towarzyszyły, kiedy tę książkę pisałaś? Zaraz powiem, dlaczego mnie to zainteresowało, ale jestem ciekaw, jak ty przeżywałaś pracę z tymi emocjami, które opisujesz. No to podobnie chyba jak emocje moich bohaterów, były one bardzo ambiwalentne i takie wysokiego stopnia, można powiedzieć. Znaczy, wydaje mi się, że pisanie książki zawsze jest trudnym procesem, ale w tym przypadku rzeczywiście z jednej strony czułam się bardzo podekscytowana tymi materiałami, które znalazłam i tym, że okazało się, że wbrew no właśnie takim tezom o jakimś prześnieniu czy zapomnieniu, prawda, rewolucji klasowej, która wydarzyła się w PRL-u, źródeł materiałów jest bardzo dużo i są to też materiały oddolne, prawda, które zostały zapisane, zarejestrowane przez same osoby przeżywające awans. A z drugiej strony też czułam się jakoś bardzo przytłoczona i jakoś zaniepokojona tym, na ile mi jako osobie piszącej uda się no właśnie zaproponować jakąś taką przekonującą trochę strukturę tej książki i właśnie wizję tego, czym było doświadczenie awansu, bo wydaje mi się, że koniec końców ta książka nie oferuje jakiejś takiej jednej prostej odpowiedzi na to pytanie właśnie, czym była ta rewolucja klasowa, prawda, że w dzisiejszej debacie publicznej bardzo poszukujemy takich właśnie jednoznacznych, klarownych, prostych odpowiedzi, prawda, to czy ten PRL był dobry czy zły, prawda, czy dobrze, że to się wydarzyło, czy to źle, że to się wydarzyło. Więc jakby towarzyszył mi w pisaniu taki niepokój, że no właśnie nie jestem w stanie zaoferować czegoś tak bardzo jednoznacznego i bałam się, czy to nie będzie jakoś rozczarowujące, prawda, taka odpowiedź. To było bardzo skomplikowane, prawda, to znaczy nie ma tutaj jakby jednej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Więc tak, to były takie emocje, ale dużo też było właśnie takich pozytywnych, takiego wręcz można powiedzieć zachłyśnięcia się tymi źródłami właśnie, że tego było tak dużo, że one są tak zróżnicowane i że dla mnie no, one też były bardzo ciekawe. To zachłyśnięcie się jest fajną metaforą, bo ta książka, którą Państwo tutaj widzą przed nami, ona jest dosyć solidna objętościowo, może jak stoi frontem, to tego nie widać, ale ma 440 stron, więc jest to duża cegła. No, a właśnie nią można się zachłysnąć. To znaczy, ja miałem takie poczucie, że długimi fragmentami, czytając mnóstwo cytatów, których jest bardzo dużo w tej książce, że uczestniczę wręcz w jakimś takim wiecu, w którym ludzie co chwila się wypowiadają, próbują dojść do głosu i opowiedzieć o tym, co ich boli. Zwłaszcza w tych dalszych częściach, w których ta narracja się coraz bardziej komplikuje o awansie, więc to oczywiście też w odniesieniu do tego, do źródeł, których używasz, ten obraz rozkrzyczanego, rozdyskutowanego wiecu się uruchamia. No ale właśnie miałem poczucie, że ta książka wręcz kipi różnymi głosami i emocjami, więc wyobrażam sobie, że to też nie jest łatwa praca, żeby mieć taki materiał i go oddać. No tak, to nie było łatwe, zwłaszcza jeżeli chodzi o te źródła pamiętnikarskie, bo duża część książki, czy taka
właśnie gdzieś zasadnicza opozycja, którą buduję w pierwszej części książki, to jest taka opozycja pomiędzy tym, co nazywam odgórnymi opowieściami awansu, które no właśnie opowiada przede wszystkim państwo, proponując pewien projekt właśnie awansu społecznego klasie robotniczej i klasie chłopskiej. I zderzam go z tymi najbardziej oddolnymi głosami, jakimi mi jako kulturoznawczyni udało się odnaleźć, bo, czyli pamiętnikami, które były zgłaszane na konkursy pamiętnikarskie, taką formułę niezwykle popularną w PRL-u, która no jest formułą wykształconą przez socjologię polską w międzywojniu, ale odżywa pod koniec lat 50., na przykład lat 50., 60. No i to jest jakieś takie absolutnie niesamowite archiwum. Zdecydowanie zbyt rzadko historyczki, historycy do niego sięgają, moim zdaniem. Też dlatego, że ono samo ma fascynującą historię, bo po 89 roku no w takim klimacie właśnie gdzieś niedbania o archiwa kojarzone z systemem socjalistycznym, ono zostaje dosłownie przewiezione na śmietnik, gdzieś tam gnije w garażu, na śmietnikach i tak dalej. Zostało ocalone w końcu częściowo i teraz znajduje się w archiwum aktowych. Więc to też jakby sama taka, można powiedzieć, takie materialne obcowanie z tymi źródłami, czyli właśnie z tekstami pisanymi przez osoby. Te źródła są bardzo różnorodne, ale mnie zasadniczo interesowały teksty, które były albo pisane przez osoby, które awansowały, ale to jest bardzo szerokie pojęcie w PRL-u, jeszcze sobie o tym porozmawiamy pewnie, albo przez osoby, które no, są robotnikami, chłopami i właśnie piszą na te konkursy. No i to też było jakoś niezwykle ciekawe, ale też trudne oczywiście, bo to jest jakby ogrom materiałów. Cieszę się, że tobie się tak podobały te cytaty. Ja miałam tak, że najpierw napisałam taką pierwszą wersję tego rozdziału, który jest głównie oparty na pamiętnikach, z bardzo dużą liczbą cytatów, a potem zaczęłam to kroić i moja redaktorka, z którą w ogóle fenomenalnie mi się pracowało nad tą książką, Magda Jankowska, mnie namawiała właśnie do powrotu do tych cytatów, że ich jakby... Że one nie powinny być aż tak męczące, a jeżeli będą męczące, to nie wiem, właśnie można nad nimi jakoś tak przepłynąć, prawda? Natomiast jakby uporządkowanie ich było bardzo, bardzo trudne rzeczywiście, bo mi chodziło o wydobycie pewnego typu doświadczenia osób awansujących, przede wszystkim doświadczenia no właśnie zderzenia się z tymi środowiskami, do których się awansuje. Czyli przede wszystkim zajmowałam się tam świadectwami osób, które wyemigrowały ze wsi do miast i albo stały się częścią takiej miejskiej klasy robotniczej, albo częścią miejskiej inteligencji. Więc szukałam tam właśnie jakby pewnego zapisu doświadczenia i znalazłam jakby tych świadectw bardzo dużo, w związku z tym jakby takim właśnie wyzwaniem było jakiś rodzaj wyciągnięcia z nich pewnej esencji, prawda, i próby odnalezienia tych punktów wspólnych. Jak w ogóle przedstawia się to doświadczenie? Bo już powiedziałaś, że nie dałaś takiej prostolinijnej wizji tego, czy ten PRL dobry, czy zły, i że ten awans też jest bardzo różny, no ale samo to pojęcie w ogóle jest u ciebie ciekawie rozpracowane. Wracasz jeszcze do Hałasińskiego, jako tego, który gdzieś tam w polskiej socjologii jeszcze przed wojną to pojęcie zakotwiczył. Natomiast pokazujesz, jak wiele wymiarów ono ma, w zależności od tego, kto awansuje, jak awansuje, w jakim stopniu, czy ten awans jest udany, czy nie do końca. Co to miałoby znaczyć, kiedy awans się kończy, jeżeli społeczeństwo jest cały czas nie jest stabilne, tylko też się zmienia, prawda? Mhm.
Jakbyś opisała ten rodzaj doświadczenia, który gdzieś tam dominuje, jeżeli jest taki. Tak, no to jednak jakby gdzieś opieram się na takich kategoriach też socjologicznych, w których awans społeczny zasadniczo rozumiany jest jako zmiana miejsca w strukturze społecznej, prawda? To znaczy jakby przejście z jednej klasy społecznej do drugiej klasy społecznej. Czyli przejście w przypadku awansu, prawda, z niższej klasy do wyższej klasy. A równocześnie zauważam, że w przypadku tego projektu socjalistycznego, który oczywiście zwłaszcza w tym pierwszym okresie bardzo wyraźnie dystansuje się na takim poziomie ideologicznym, odcina się, prawda, od tego, czym jest awans w systemach kapitalistycznych, to te procesy jakby miały wyglądać inaczej, prawda? Więc jakby z jednej strony mówiono o awansie kolektywnym klasy robotniczej i chłopskiej, czyli o takim procesie, w którym te klasy awansują jako zbiorowość, prawda? Chodziło o podwyższenie poziomu życia, o wzrost takiego szacunku społecznego i prestiżu, o dostęp do różnych usług publicznych, takich jak edukacja, takich jak kultura, która pełni bardzo, bardzo ważną tutaj funkcję w tej opowieści. A równocześnie oczywiście promowano też bardzo mocno, i to jest też związane w ogóle z przemianą polskiego społeczeństwa powojenną i z procesami industrializacji, też te takie trajektorie indywidualne, prawda? Czyli zmiany, które polegały nie na tym, że jako rodzina robotnicza, prawda, lepiej się nam żyje, ale na tym, że dziecko, które rodzi się w klasie robotniczej czy w klasie chłopskiej, może w toku, prawda, swojego życia przejść do innej klasy, która cały czas po wojnie jednak gdzieś jakby jest definiowana jako klasa na innym szczeblu tej hierarchii społecznej, mimo tego, że dążono, prawda, tak znowu ideologicznie do tego spłaszczenia. Więc tu już mamy takie dwa rozumienia tego awansu i troszkę też coś, co ja analizuję jako takie ideologiczne pęknięcie, prawda, które jest bardzo, bardzo wyraźne przez cały czas trwania PRL-u. No bo jeżeli klasa robotnicza i chłopska ma awansować jako klasa, no to po co wkładać tyle wysiłku w to, żeby te dzieci chłopskie, prawda, się wykształciły, stały się inżynierami, profesorami itd., itd., prawda, jeżeli jakby dążymy w stronę takiej spłaszczonej hierarchii. I to napięcie jakby cały czas widać i ono też jakby powoduje rozmaite konflikty społeczne i rozmaite napięcia społeczne, którymi też się trochę zajmuję w książce. Natomiast jeżeli chodzi o te właśnie takie trajektorie indywidualne, to ja tam wymieniam też, korzystając oczywiście jakby z badań, zarówno z badań socjologicznych okresu, jak i z badań historyków, historyczek dzisiaj, kilka takich dróg właśnie. No z jednej strony to są oczywiście te migracje ze wsi do miast, które wtedy nazywano wychodźstwem, i właśnie przedstawiciele klasy chłopskiej, które stają się, tak jak już mówiłam, prawda, robotnikami albo stają się częścią inteligencji. Z drugiej strony mamy jakoś tak historycznie bardzo specyficzne w takim natężeniu awanse robotników, rzadziej niestety robotnic, na stanowiska inteligenckie. To przede wszystkim się dzieje jakby w tym pierwszym okresie, czyli na przykład, prawda, w obliczu takiego tak zwanego głodu kadr powojennego, robotnicy danego zakładu pracy, którzy zostają awansowani na stanowiska kierownicze czy nawet dyrektorskie, potem robią jakąś taką karierę w partyjnej biurokracji. No i taka ostatnia ciekawa droga, która no jest jakby taka najmniej może oczywista, to jest droga, którą w PRL nazywano od chłopa do rolnika. Czyli to miały być awanse, które odbywają się na wsi i są takim właśnie, no to był ten kolektywny awans, w którym wieś się modernizuje i ta tradycyjna tożsamość chłopska, o której dużo teraz słyszymy w związku z, no właśnie, wybuchem historii ludowej, prawda, w Polsce, więc ta tradycyjna tożsamość chłopska
oparta na jakiejś takiej hierarchicznej zależności od ziemiaństwa, prawda? I na, też na takim jakby poczuciu, znaczy faktycznym wykluczeniu ekonomicznym i poczuciu gorszości, ona zostaje porzucona na rzecz po prostu stania się częścią grupy zawodowej, prawda, jakby takich nowoczesnych rolników. Więc to są troszkę te trajektorie. I to, co mnie jakoś, na co zwracam uwagę w książce, może przede wszystkim i stąd tytuł tej książki Poruszeni, to jest taka teza o tym, że no właśnie awans, ten proces awansu wiązał się z absolutnie całkowitą i całościową przemianą tożsamościową, która polegała nie tylko na zdobywaniu określonych kompetencji, prawda, które to musiały być bardzo, bardzo ciężkie, to znaczy na przykład osoby, które no właśnie, nie wiem, funkcjonują w systemie edukacji wiejskiej, prawda, przed wojną, które po wojnie idą na studia, czy które uczą się miejskiego systemu pracy, co też było wielkim szokiem dla wielu osób. Więc jakby to było, to oczywiście była wiedza, kompetencje, ale też nauczenie się zupełnie nowego sposobu życia. I to, na co zwracam szczególnie uwagę, to był taki proces, który wiązał się z niesamowicie intensywnymi i właśnie ambiwalentnymi emocjami, czyli tym tytułowym poruszeniem, które no jest dla mnie taką dominantą tego doświadczenia właśnie. To znaczy jest, te emocje są dla mnie ciekawe, dlatego że awans wyzwala niezwykle intensywne emocje, a z drugiej strony awans wiąże się, czy bardzo wiele osób piszących na przykład pamiętniki jest przekonanych o tym, że te emocje są jakąś przeszkodą w właśnie przejściu na ten wyższy poziom, prawda? Czy w takim procesie asymilacji do tego nowego środowiska. I te emocje muszą zostać skontrolowane, jakoś okiełznane, prawda? Takie emocje jak lęk, wstyd, ale też jakiegoś rodzaju ekscytacja, radość. Te emocje, które gdzieś właśnie w takim nabuzowaniu nie przystają do tego nowego środowiska, one muszą zostać okiełznane po to, żeby awans został gdzieś tak osobiście uznany za coś, co już zaszło. Jaka jest skala tego zjawiska? Bo czytając swoją książkę, miałem takie wrażenie, że w tym w PRL to nic, tylko ci ludzie dyskutowali o awansie non-stop. To znaczy tych źródeł, które pokazujesz, jest tak wiele. To są filmy, seriale, kroniki filmowe, to są pamiętniki, przy czym tak, to pamiętniki nie takie pisane gdzieś tam sobie do szuflady, tak, tylko na konkursy popularnych gazet i czasopism, które były masowo czytane. Tak. Pamiętniki, które były później wydawane w tych gazetach i czasopismach albo jako osobne tomy. Jakby można mieć takie wrażenie, że to były cztery dekady, podczas którego po prostu społeczeństwo cały czas się przyglądało samemu sobie. Troszkę stawiam taką tezę, prawda? To znaczy oczywiście też to jest trochę pytanie też o uczestnictwo w kulturze, prawda? To znaczy jakby na ile właśnie te teksty i obrazy funkcjonują w jakimś obiegu i jak intensywny to jest obieg. No pewnie aż nie powiedziałabym tak, że całe życie ludzkie są wypełnione tylko i wyłącznie właśnie jakby takim myśleniem o tym. Natomiast jakby jest to, patrząc znowu właśnie, dysponując takimi narzędziami, które ja mam jako historyczka kultury, patrząc właśnie na to, o czym mówiono, prawda, co było jakoś ciekawe, interesujące, to rzeczywiście właśnie ten temat awansu społecznego, ale też nierówności społecznych, prawda, tego ciągłego pytania o to, w jakim my właściwie społeczeństwie żyjemy. Czy tutaj mamy jeszcze do czynienia z klasami, czy już nie, czy to jest jakiś jeszcze już inny system społeczny. To jest rzeczywiście jakby coś, co zajmuje bardzo, bardzo dużo miejsca i
Co ciekawe, i tutaj bym się zgodziła z częścią właśnie tezy o prześnionej rewolucji Andrzeja Ledera, to są takie teksty i obrazy, które, i chociażby to archiwum, prawda, Towarzystwa Pamiętnikarskiego jest tutaj dobrym przykładem, które po 89 roku naprawdę gdzieś zostają zepchnięte właśnie w zapomnienie. To znaczy, oczywiście mamy kilka takich, też zajmuję się takimi przykładami, które są jakoś kanoniczne, prawda, no nie wiem, serial 40-latek, prawda, czy Daleko od szosy, który no dla mnie jest takim paradoksalnym przykładem funkcjonowania pamięci o awansie, dlatego że ja ten serial czytam jako już właśnie taki rozpad socjalistycznej opowieści awansu, jako taką opowieść, która jest bardzo skupiona na jednostce i powiela właśnie taki schemat opowieści z no właśnie tych kontekstów kapitalistycznych, czyli tam główny bohater po prostu awansuje dzięki temu, że zupełnie niezgodnie z realiami socjologicznymi, a mamy takie dane, zakochuje się w nim doktorantka, prawda, Uniwersytetu Łódzkiego z bardzo dobrej, inteligenckiej, lekarskiej rodziny. Zakochuje się w chłopaku, który ma tam chyba 6 czy 7 klas podstawówki, prawda? Takie ma wykształcenie. Więc ta opowieść, która jest właściwie pewnie najlepiej zapamiętana jako ta opowieść o awansie socjalistycznym, jest naprawdę takim wierzchołkiem po prostu góry lodowej tych tekstów, którymi dysponujemy. I co też jest dla mnie ważne, to nie jest jednorodne archiwum, to znaczy naprawdę też zmienia się właśnie sposób opowiadania o tym procesie. W tym archiwum, które ja rekonstruuję w książce, mamy też teksty bardzo krytyczne wobec właśnie tego niespełnienia obietnicy, którą składa Polska Ludowa, prawda, na początku swojego istnienia. I tu przykładem może być dokumentalistyka polska, filmowa, zwłaszcza lat 70., która właśnie skupia się na takich trochę przykładach porażek, prawda? Przykładach jakichś takich trajektorii niespełnionych, zerwanych i tak dalej. No więc to jest jakby bardzo szerokie i bogate archiwum, które wydaje mi się jeszcze można byłoby tak sobie podzielić na różne inne pytania, prawda? Na przykład, a jak to się rozgrywało na ziemiach zachodnich, a jak się to rozgrywało właśnie w centralnej Polsce. Jakie jest zróżnicowanie genderowe tego doświadczenia, o tym trochę piszę, o geograficznym, tego geograficznego tematu właściwie nie poruszam. Więc jeszcze tutaj można byłoby właśnie sobie z różnych stron jakby oglądać te rzeczy. Mhm. Mnie to też interesuje to, jak pokazujesz te różne rodzaje awansu, z chłopa na robotnika, z robotnika na inteligenta, z chłopa na rolnika i tak dalej. Właściwie może, czy ta struktura Polski powojennej jest tak inna, struktura społeczna, struktura klasowa jest tak inna od struktury przedwojennej, że mało kto w niej nie awansuje, no z wyjątkiem tych, którzy ulegają deklasacji. Mhm. Tak trochę jest. No i ja tutaj zgadzam się z tą tezą, że jednak właśnie dokonuje się no, albo rewolucja, albo jakieś takie absolutnie radykalne przeobrażenie struktury klasowej, które właśnie jest jakby idzie w dwie strony, prawda? To znaczy deklasacja przede wszystkim jednak polskiego ziemiaństwa, prawda? Bo Polska do końca II wojny światowej no jest jednak krajem przede wszystkim rolniczym, prawda? Przede wszystkim jakby wiejskim. Ale też deklasacja no, takiej właśnie klasy burżuazyjnej, można powiedzieć, tak, jakby posiadaczy, właścicieli zakładów przemysłowych itd., itd. W pewnym sensie też następuje deklasacja polskiej inteligencji, chociaż akurat jej status jest też, zawsze był bardzo jakoś, mam wrażenie, skomplikowany klasowo w przypadku polskim. I właśnie jakby te procesy awansu z drugiej strony, prawda, to znaczy na które też właśnie, które są, to jest jakoś ważnym wątkiem mojej książki, poza doświadczeniem, no to jednak próba pokazania tego projektu jako projektu masowego,
który jest projektem odgórnym, tak? W którym państwo pełni bardzo ważną rolę. Państwo po wojnie buduje coś, co można nazwać taką infrastrukturą awansu, trochę wymyśla te ścieżki. To oczywiście w tym sensie nie jest zupełnie oryginalne, że oczywiście powielamy, prawda, pewne wzory przyspieszonej modernizacji chociażby Związku Radzieckiego. No natomiast jakby to jest rzeczywiście jakby taki plan i projekt, tak? Pojawienie się zupełnie nowych miejsc, które instytucji, przestrzeni, takich jak instytucje edukacyjne, które właśnie pomagają osobom pochodzącym ze wsi przystosować się do tego nowego środowiska, nie wiem, szkoły przysposobienia przemysłowego, kursy przygotowawcze na uniwersytet, cała rozbudowa tego systemu edukacyjnego, no i oczywiście miejsca pracy nowe zarówno w przemyśle, jak i w tej pęczniejącej po wojnie biurokracji, prawda, która właśnie się rozrasta. I w tym sensie jakby ta opowieść o awansie jest też opowieścią o związku osób awansujących z tym nowym patronem, prawda, którym jest system socjalistyczny, którym jest Polska Ludowa. I znowu mam wrażenie, że to jest taka relacja bardzo ambiwalentna i to widać bardzo dobrze w pamiętnikach, które no właśnie jakby z jednej strony często jest tam taka tendencja do powielania takich klisz, które no nam trącą jakiegoś rodzaju właśnie propagandą. A z drugiej strony to są takie teksty, które to mnie w nich na przykład bardzo zaskoczyło. Są niezwykle krytyczne wobec konkretnych rozwiązań polityki państwowej i są wobec nich krytyczne przy użyciu języka takiego bardzo równościowego i bardzo, bardzo właśnie takiego egalitarnego, prawda? To znaczy w tych pamiętnikach ludzie piszą o tym, że no, Polska Ludowa to miał być kraj, w którym nie funkcjonują już hierarchie i różnice klasowe, a tymczasem spotyka mnie to i to i to, prawda? Więc ten związek z patronem, no on też jest jakby ambiwalentny, prawda? Jest dużo wdzięczności, którą ja nie oceniam jako właśnie no jakąś taką, nie oceniam jej jako wdzięczności fasadowej, bo to też jakby pojawia się w innych badaniach, jakby wydaje się, że jednak jest w tych osobach awansujących właśnie dużo takiego poczucia właśnie wdzięczności. A z drugiej strony to nie jest taka wdzięczność bezkrytyczna, prawda? I to też było dla mnie jakoś istotne. To porównanie do Związku Radzieckiego mnie zaciekawiło, bo miałem wrażenie, że to, co opisujesz, jest bardzo podobne do tego momentu ofensywy socjalistycznej w latach 30. w Związku Radzieckim, kiedy jest rzeczywiście też taka mobilizacja społeczna, tak. I ludzie masowo piszą listy do gazet, piszą listy do partii, wypowiadają się o tym, co się dzieje, nie zawsze aprobatywnie. Ale chciałem cię zapytać o tego patrona, bo być może to nie jest też takie oczywiste, jak o nim wspomniałaś, tak? To, że no, tematem tej twojej książki jest może nie tyle sam awans, ile ta opowieść o awansie, w której awans nie dokonuje się własnymi rękoma, tak? W której zawsze musi być ten patron. I pokazujesz, że w tych opowieściach o awansie w krajach kapitalistycznych, no to właśnie nie jest wcale tak prosto, że od pucy buta do milionera, tak? Znaczy wiadomo, że to nie jest proste, ale że ten pucybut musi mieć tego patrona, tak, który go podciągnie do milionera, że tam zawsze się pojawia jakaś taka mniej lub bardziej ambiwalentna postać, która pomaga przekroczyć ten próg klasowy, tak? A w tych socjalistycznych opowieściach tak, trochę jest to właśnie nawet bardziej, co rozumiem, państwo niż partia, to jest ciekawe, ale też pokazujesz, że w pewnym momencie te opowieści, w których to państwo przyjmuje tę rolę patrona, który pomaga awansować, zaczynają ustępować innym opowieściom, które są bardziej skomplikowane. Tak, ta teza właśnie o
którą odtworzyłeś a propos tych opowieści kapitalistycznych. Ja jakby zapożyczam z takich bardzo, bardzo ciekawych badań amerykańskiego literaturoznawcy, który właśnie pokazuje taką niezwykłą spójność narracyjną bardzo różnych opowieści od XIX-wiecznej literatury francuskiej przez właśnie literaturę brytyjską do współczesnych komedii romantycznych, prawda? W którym właśnie jakby zawsze koniec końców strukturalnie okazuje się, że ten awans, no właśnie jakby on wymaga tej postaci, prawda, z klasy wyższej, która wpuszcza osobę awansującą. I to w komediach jakby romantycznych zazwyczaj po prostu jest to rozwiązane, czy w opowieściach o miłości po prostu jest właśnie rozwiązane tym wątkiem romansu zazwyczaj kobiety, prawda, pochodzącej z klasy niższej, która odnajduje swojego księcia, prawda, dzięki któremu awansuje. Tym księciem jest Polska Ludowa. I tym księciem jest Polska Ludowa, dokładnie. W tych pierwszych, wczesnych opowieściach, tak, bo tutaj rzeczywiście na tym przykładzie dobrze można pokazać tę przemianę, to znaczy ten wątek bardzo mocno się pojawia właśnie w, no powiedzmy gdzieś w tej też najbardziej tak naprawdę intensywnej dekadzie mobilności społecznej, jeżeli popatrzymy sobie na takie twarde socjologiczne dane, to najwięcej osób awansuje od roku 45 do roku 60, prawda? Wtedy rzeczywiście właśnie w związku z tym, o czym już mówiłam, prawda? To państwo się odbudowuje, to państwo jakby potrzebuje rąk do pracy i tak dalej. Natomiast jakby później te ścieżki stopniowo to jakby te wskaźniki spadają. W latach 60. jeszcze się dosyć wysoko, chociażby w porównaniu z krajami zachodnimi, w których też przecież wtedy, prawda, jakby pojawia się koncepcja państwa opiekuńczego i tak dalej. Więc ta mobilność jest jeszcze w latach 60. I na początku 70. dosyć wysoka i w latach 70. spada i te ścieżki się bardzo zamykają. I to jest ciekawe, że te opowieści właśnie o awansie, one jakoś odzwierciedlają też tę dynamikę, bo we wczesnych latach powojennych rzeczywiście jest jakby bardzo dużo entuzjazmu, no, który później jeszcze zostaje oczywiście oficjalnie zadekretowany po prostu socrealizmem, prawda? I to są opowieści też tworzone właśnie w bardzo, no według jakby określonych reguł, one mają mieć optymistyczną wymowę i tak dalej, i tak dalej. I tamto państwo jest jakby bardzo ważnym elementem tych opowieści, co jest jakoś ciekawe. Bardzo się w tych opowieściach uważa na to, żeby tej pozycji właśnie, żeby ona nie była jednostkowa. Prawda? To znaczy, żeby ona nie była potencjalnie, nie chodziło o pokazanie indywidualnej relacji, prawda, pomiędzy osobą, która awansuje, a na przykład jakimś przedstawicielem partii. To tylko wtedy zazwyczaj jest tak właśnie, że kolejne osoby pomagają właśnie młodej robotnicy czy młodej właśnie chłopce. Co ciekawe, w socrealizmie jest bardzo duża nadreprezentacja kobiet awansujących, prawda, w stosunku do mężczyzn. Natomiast jakby później rzeczywiście ten wątek jakby nieco gaśnie. Nadal mamy, nie wiem, gdzieś w latach 60. tych właśnie dobrych nauczycieli czy instytucje edukacyjne, które pokierują, ale to się rzeczywiście jakby staje coraz bardziej o takim jakby indywidualnym wysiłku, a wcześniej jest właśnie o tej współpracy, prawda, pomiędzy osobą awansującą a państwem. Chciałem cię zapytać o te twarde socjologiczne dane, jak powiedziałaś, no bo ich tak wcale nie mamy. To są twarde, ale niejednoznaczne. To zresztą pod tym względem twoją książkę się świetnie czyta równolegle z książką Agaty Zysiak o punktach za pochodzenie, o zmianach w szkolnictwie, która też pokazuje, że właściwie nie wiemy, tak, ile osób z tych niższych klas społecznych przechodziło przez studia, że właściwie takie dane są bardzo, bardzo fragmentaryczne, rozproszone. No ale w twojej książce to wydaje się jeszcze bardziej uderzające, że
w tych wszystkich opowieściach o awansie ludzie non-stop to problematyzują swoimi słowami, a ci wszyscy socjolodzy i socjolożki właściwie nie mogą się pogodzić co do tego, czy te klasy są, jakie te klasy są, na czym polega ta mobilność społeczna. Bardzo mnie ujęło to sformułowanie, które parokrotnie przytaczasz, o tej dekompozycji czynników statusu, które z jednej strony no, jest trafne, bo pokazuje, że prestiż społeczny niekoniecznie musi iść z rodzajem wykształcenia czy z rodzajem z wysokością zarobków, tak? Ale z drugiej strony też świadczy o jakiejś takiej bezradności badaczy, badaczek społecznych wobec tego, co się dzieje. Tak, no to są oczywiście, jakby tu mamy do czynienia też z sytuacją pewnego odgórnego ograniczenia języka, prawda? To znaczy oczywiście jakby nie wszystko wolno powiedzieć. To te warunki mówienia, prawda, jakby w socjologii też się jakoś zmieniają, ale ewidentnie mamy do czynienia z pewnego rodzaju no właśnie taką bezradnością i niedoskonałością też tych narzędzi. No dla mnie bardzo ciekawe było odkrycie tego, że większość tych danych, którymi dysponujemy w przypadku badań mobilności społecznej do połowy lat 70., to są badania, które dotyczą wyłącznie mężczyzn. I to jest taki, no właśnie, usterka, można powiedzieć, socjologii, nie tylko zresztą bloku socjalistycznego, ale socjologii zachodniej, dlatego że klasycznie mobilność społeczną bada się, porównując zawód syna z zawodem ojca, dlatego że wychodzono z założenia, że no właśnie kariery kobiet, prawda, i albo w ogóle w pewnych jeszcze w tych rocznikach urodzonych, powiedzmy, w latach, na początku XX wieku, w ogóle po prostu kobiety właśnie zajmowały się pracą opiekuńczą, pracą w domu, tak? No w związku z czym, co to za zawód, socjologia nie wiedziała, ale albo też są zerwane, prawda, jakoś pojawiło się pytanie a propos tego. Tak. Będzie mówił, co jest w życiu ważne i jaką drogą podążać, te wszystkie modele funkcjonowały. Natomiast po 89 roku faktycznie teraz się pyta, o, mamy zawód, który lepiej wyjaśnia. Tak. To się jakby z tego, co ja zauważyłam, znaczy to się zmienia już trochę wcześniej, jakby w części przynajmniej badań właśnie już się pojawia to pytanie właśnie o zawód matki. No ale to jest jakby ciekawe, taka to jest jakby jedna z tych luk. No ale też jakby to trochę zasadniczo właśnie pokazuje też kłopot z uchwyceniem tego awansu jako czegoś właśnie procesualnego, czegoś ze sfery doświadczenia, prawda, że nawet jeżeli ktoś nie skończył tych studiów, to nie znaczy, że właśnie jakby nie zaznał tego procesu i tego doświadczenia mobilności społecznej, prawda, więc z grubsza gdzieś szacuje się, to też są bardzo takie szacunki, powiedziałabym, no jakoś duża jest ta przestrzeń, że od jednej czwartej do jednej trzeciej Polaków, prawda, po wojnie doświadcza mobilność społeczną właśnie w takim kontekście przejścia od klasy do klasy, czyli już ta jedna prawda, definicja awansu, taka bardziej, powiedziałabym, klasyczna. Natomiast co z tymi wszystkimi osobami, które gdzieś zatrzymują się w pół drogi, prawda, albo nie wiem, na przykład wyjeżdżają do miasta, a potem wracają na wieś. To jest bardzo duża grupa. I też jakby bardzo dużo świadectw pochodzi właśnie od tych osób, czasami bez zdobycia pełnego wykształcenia średniego albo wyższego, po prostu wracają na wieś. One już są zmienione, prawda, pod wpływem tego miejskiego życia, nowych praktyk, nowych relacji i tak dalej. Więc tak, tutaj mamy rzeczywiście do czynienia właśnie z pewnym takim kłopotem tego, że ta metodologia, ona nie potrafiła, nie mogła, prawda, jakby złapać tych różnych niuansów. Ale właśnie starała się to zrobić taka socjologia, która
proponowałam właśnie tę metodę pamiętnikarską. Ona też oczywiście jakby to nie jest tak, że to jest metoda bez wad, bo często w przypadku pamiętników właśnie mówi się o tym, że no dobrze, ale na konkursy pamiętnikarskie zgłaszają się osoby, które są już jakoś szczególnie właśnie posiadają szczególne kompetencje, prawda? Są szczególnie jakby wyczulone na pewne procesy, szczególnie zaangażowane. Pojawiał się też kontekst właśnie pisania po to, żeby na przykład dostać nagrodę, prawda? Więc to też te źródła wywołane, one też nie są oczywiste, ale tutaj było takie zamierzenie, prawda? Tego zespołu właśnie przede wszystkim Józefa Hałasińskiego, a później ta metoda jakoś tak pączkuje się, rozprzestrzenia, no, że chcemy właśnie złapać ten rodzaj doświadczenia. Z takich kategorii niedookreślonych chyba to najpowszechniejszą byli chłoporobotnicy, o których też piszesz w jednym z rozdziałów. Ale chciałem cię zapytać o robotników, żeby trochę tę dyskusję osadzić tutaj w Warszawie, czy zwłaszcza na Woli, gdzie po wojnie mieliśmy szereg wielkich zakładów przemysłowych i wielotysięczną społeczność robotniczą. Czy możemy sobie, czy ty z tych źródeł, które znasz, możesz wyobrazić sobie, jakie emocje odczuwali ci ludzie, którzy pewnie w olbrzymiej części przyjeżdżali właśnie ze wsi, z mniejszych miast, z prowincji do pracy w tych wielkich warszawskich zakładach. Mm-hmm. Tak, no mamy właśnie dużo źródeł, dużo danych i też jakby wtedy prowadzono po prostu właśnie badania socjologiczne w właśnie bardzo często w wolskich zakładach pracy. I no to doświadczenie jest oczywiście, ono ma gdzieś tak jakby można powiedzieć rozkłada się w czasie. Te pierwsze takie doświadczenia, zwłaszcza bezpośrednio po wojnie, zetknięcia się z, czy powiedzmy jakby w tej pierwszej dekadzie, prawda, zetknięcia się z miastem, z instytucjami miejskimi, one są często opisywane właśnie w takich kategoriach pewnego szoku, prawda, który, co ciekawe, też jest, ta miejskość jest ambiwalentnie oceniana. To też było jakoś dla mnie ciekawe, że gdzieś stereotypowo można sobie wyobrażać, że w kulturze polskiej, w której no właśnie tradycyjnie wszystko to, co wiejskie, było jakoś właśnie waloryzowane, albo może chłopskie, prawda, no bo nie ziemiańskie, ale chłopskie, było jakoś waloryzowane niżej, prawda, od kultury miejskiej, kultury inteligenckiej, ale też nawet miejskiej kultury robotniczej. To, co jakoś mnie zaciekawiło w tych źródłach, to jest to, że z jednej strony rzeczywiście jakby widać taki zachwyt trochę nowoczesnością, też zachwyt innymi warunkami życia i tutaj jak mówię warunki życia, to nie chodzi mi o to, że jakby wszyscy, którzy przyjeżdżali, dostawali, nie wiem, wspaniałe mieszkania, prawda, albo pokoje w internatach i tak dalej, ale chodzi przede wszystkim o znormalizowany czas pracy, prawda, to znaczy ten bardzo często pojawia się właśnie zachwyt na tym, że oto w moim życiu pojawia się czas wolny. Tej pracy jest dużo oczywiście i ta praca jest ciężka, ale to jest jakby taki bardzo częsty wątek porównywania właśnie życia wiejskiego i życia miejskiego, no, że właściwie na wsi nie ma takiego momentu, w którym by się nie pracowało. Zawsze jest coś do zrobienia, prawda? I tutaj te zazwyczaj młode osoby, które właśnie jakby przenoszą się ze wsi do miast, jakoś to oceniają pozytywnie. Ale nie wszystko oceniają pozytywnie i też jakby jednym z takich jakby częstych wątków jest jednak pewne poczucie wyobcowania, miejski klasizm, który jest bardzo obficie właśnie opisywany w pamiętnikach i to taki klasizm, którego doświadczają osoby zarówno w kontekście właśnie zetknięcia z
no nie wiem, różnymi miejskimi instytucjami, prawda, no trzeba właśnie znaleźć mieszkanie, prawda, znaleźć sobie pracę, więc tutaj jakby jest styczność z różnymi instytucjami państwowymi zazwyczaj, ale też w tych przestrzeniach właśnie tej starej klasy robotniczej, prawda, albo nawet po prostu osób, które mieszkają w mieście dłużej, tak. I te konflikty pomiędzy właśnie starymi robotnikami, a tymi przyjezdnymi ze wsi, którzy też dysponują pewnego rodzaju kapitałem, to jest przede wszystkim kapitał w postaci właśnie jedzenia przywożonego z domu, czy takiego, do którego ma się dostęp. No to jest jakby bardzo, bardzo widoczne w tych właśnie zapisach. Jest taki fantastyczny film właśnie o dwóch osobach, dwóch młodych, młodym robotniku i młodej robotnicy. Ona pracowała w zakładach imienia Róży Luksemburg, a on, czy Grażyna, a Jerzy w zakładach imienia Kasprzaka. To jest film Kazimierza Karabasza z końcówki lat 60., więc już troszkę tych właśnie pokoleń awansujących zdążyło tu przyjechać. A mimo tego, to co jest ciekawe, to ona pochodzi z rodziny warszawskiej, robotniczej, ale jednak jakby już osadzonej w Warszawie, a on jest jakby przyjezdnym ze wsi. I to jest jakby takie ciekawe porównanie, nie wprost przez Karabasza jakoś skomentowane, bo ten film ma taką strukturę trochę eseju, w którym słyszymy tylko głosy właśnie tych osób, dwóch osób głównych bohaterów, ale tu już widać tę różnicę, prawda, w takiej powiedzmy łatwości na przykład w poruszaniu się w mieście, prawda, w różnych instytucjach i tym takim ciągłym poczuciu pewnego wyobcowania. Przede wszystkim właśnie ten młody robotnik, który przyjechał ze wsi, narzeka na, co ciekawe, na kłopot z zawieraniem relacji, zawieraniem przyjaźni. Właśnie ona jest pokazana jako taka osoba, która ma mnóstwo właśnie przyjaciółek, znajomych i tak dalej, a on jest jakby tym, który jakby wprost skarży się na to, że nie do końca jeszcze potrafi w te miejskie relacje, że nie wie, o co chodzi, ale czegoś mu tutaj brakuje. Więc jakby tych takich źródeł jest na pewno bardzo, bardzo dużo, prawda? Właśnie od tych badań takich jakby stricte socjologicznych, na przykład książka Marii Jarosińskiej, już nie pamiętam, w którym ona była w zakładzie, te badania były wykonywane, ale gdzieś na Woli, w których ona też na przykład pokazuje bardzo ciekawą rzecz, bo to jest w ogóle jeden z bardziej moim zdaniem fascynujących tematów w odniesieniu do awansu, czyli związki miłosne, związki miłości i właśnie mobilności społecznej. I ona pokazuje właśnie w swoich badaniach taką trochę strategię zachowawczą osób migrujących ze wsi do właśnie konkretnie do klasy robotniczej. To znaczy to, że zazwyczaj tutaj zawierano takie związki, endogamiczne związki osób przyjezdnych, prawda? To znaczy robotnice wybierają sobie robotników, robotnice pochodzące ze wsi wybierają sobie robotników, którzy również jakby przyjechali ze wsi, a jest pewna cały czas bariera w tym właśnie zawieraniu związków osób takich jakby miastowych, czyli tych, których, nie wiem, właśnie rodzice już mieszkali w Warszawie. A propos relacji romantycznych, pokazujesz też, że to chyba akurat w jakimś, na przykładzie innych badań, jeżeli dobrze pamiętam, że często robotnicy mieli też partnerki wyżej wykształcone. Mm-hmm. Tak, tak. To jest bardzo ciekawe. To znaczy właśnie ostatni rozdział książki poświęcam miłości i takiemu pytaniu o to, czy w socjalizmie istniał mezalians, prawda, który rozumiany nie jako związek dwóch osób, które pochodzą z innych klas, czy są przedstawicielami innych klas, tylko no właśnie jednak jako taka moralna ocena, prawda, czy mezalians, czyli taka społeczna ocena tego, że związek
osób z dwóch klas jest nieodpowiedni i skazany na porażkę, prawda? To jest też bardzo, bardzo często właśnie część tej opowieści. I to jest bardzo ciekawe, bo tutaj znowu dane pokazują, że no, jednak zachodzi rewolucja w tych związkach romantycznych. W latach 60. są takie badania, które pokazują, że 60% związków zawieranych w miastach to są związki właśnie międzyklasowe, międzyśrodowiskowe. Więc nie, trudno tutaj mówić o jakimś właśnie takim skandalu, prawda, jeżeli 60% związków łączy osoby z różnych klas. Tam równocześnie z tych badań wynika, że rzadko to są te skrajne pozycje, prawda? Czyli rzadko jest tak, że osoba właśnie z wyższym, a przede wszystkim właśnie najrzadziej kobieta z wyższym wykształceniem nie wiąże się z mężczyzną z wykształceniem podstawowym, prawda? Z, nie wiem, robotnikiem niewykwalifikowanym. Natomiast jakby bardzo dużo jest takiego ruchu w tych właśnie jakby pośrednich warstwach i to się rzeczywiście dzieje, ale równocześnie jakby jeżeli sięgniemy, to właśnie uzupełnimy sobie te takie źródła, no, te takie właśnie dane liczbowe, uzupełnimy sobie innymi źródłami, to jednak w książce pokazuje, że mezalians istnieje jako pewne doświadczenie i jako pewien też sposób opisywania tego doświadczenia. I to się pojawia zarówno w pamiętnikach, jak i właśnie w tekstach kultury. To znaczy związki romantyczne, małżeństwa są rzeczywiście taką przestrzenią ścierania się klas. I osoby awansujące bardzo często opisują, żalą się, skarżą się na doświadczenie klasizmu we własnym związku, prawda? To znaczy, co się przejawia bardzo różnorodnie, uwagami, docinkami, prawda, wyzwiskami, ale też takimi bardziej subtelnymi praktykami, jak na przykład wysyłanie dzieci tylko i wyłącznie do tych dziadków, którzy są tymi lepszymi dziadkami, prawda? I to jest jakby wszystko, bardzo często jakby te wątki właśnie pojawiają się i czasami też w pamiętnikach pojawiają się takie głosy, że no właśnie żałuję, że jednak nie wybrałam sobie partnerki, która też miałaby za sobą to doświadczenie awansu, prawda, też jakby pochodziłaby właśnie ze wsi. Także to jest też taka kolejna, moim zdaniem, bardzo, bardzo ciekawa przestrzeń, która znowu no, pokazuje ambiwalencję, prawda? Bo z jednej strony to się rzeczywiście wydarza i też z takiego pierwszego odbioru tej książki bardzo często też słyszę takie historie właśnie albo od czytelników, czytelniczek, prawda, że właśnie moja babcia, nie wiem, pochodziła ze wsi, a mój dziadek był z rodziny właśnie warszawskiej inteligencji, więc jakby to się wydarza, co nie znaczy, że jest to doświadczenie właśnie jakoś jednorodne, jednoznacznie pozytywne albo no właśnie jakby nieobarczone też tymi emocjami. Tak, to jest w ogóle super cecha tej książki, że w niej się można przeglądać pod wieloma względami. Chciałem jeszcze na chwilę wrócić do tych fabryk, bo chyba w innym z kolei filmie, który przywołujesz, jest to zestawienie robotników, właśnie wychodźcy ze wsi i robotników miejskich, tak, gdzie okazuje się, że ci wychodźcy pracują za dużo, bo mają to przeświadczenie, o którym mówiłaś, które panowało na wsi, że zawsze jest coś do zrobienia i że się robi. Tak, i w pewnym momencie tam ten miejski robotnik tego pochodzącego ze wsi ofukał, że nie ma szacunku dla klasy robotniczej. Nie cytuję tego dokładnie, tak. Ale coś chciałem cię zapytać, na ile tego rodzaju też konflikty w obrębie tak
pod względem, no właśnie, zawodu już jednej klasy, tak, ale innego pochodzenia. Na ile to było symptomatyczne? Na ile nie jest to przykład anegdotyczny, tylko to były realne zdarzenia, które dotyczyły ludzi, którzy przyjeżdżali, pracowali razem i okazywało się, że właśnie na przykład mają zupełnie inny stosunek do pracy. Tak, to zdecydowanie jest taki wątek, który często się pojawia. On się też pojawia właśnie znowu w kilku takich opracowaniach historycznych, które sięgają trochę do innych źródeł niż te, do których ja sięgam, więc tutaj w miarę jest to jakoś potwierdzone, na przykład w książce Padraica Keneya, prawda, Budowanie Polski Ludowej, on tam zestawia właśnie sytuację w Łodzi po wojnie z sytuacją we Wrocławiu, w Łodzi, w której jakby istnieje, prawda, klasa robotnicza, taka już właśnie osadzona, taka klasa, która potrafi strajkować, która rozpoznaje no właśnie tych nowych zarządców państwowych jako swoich trochę antagonistów, z którymi trzeba negocjować. Ci robotnicy we Wrocławiu, którzy no właśnie nie rozumieją jeszcze tego, że na przykład o swoje prawa można zawalczyć, tak? Też jakby funkcjonują w innych warunkach, więc a w takich miastach jak Warszawa, prawda, no, w których do Łodzi oczywiście jakby też ludzie migrują, ale w Warszawie to pewnie jakoś tak bardzo, bardzo intensywnie widać, to te starcia zdecydowanie one mają miejsce i między innymi w związku z tym też powstaje właśnie taki też trochę negatywny stereotyp, prawda, człowieka z awansu, osoby z awansu, która jest też jakoś szczególnie związana z władzą, więc no właśnie podatna, prawda, jakby w takich momentach na przykład konfliktowych, to też widać na przykład w 1956 roku, jest podatna na pewne naciski, ale też taka osoba, która no po prostu jest... To pojawia się też często w pamiętnikach, osoby awansujące same siebie tak opisują i na przykład stosunki pracy, prawda, że takie niezrozumienie, dlaczego tym ludziom w fabrykach nie chce się bardziej pracować, prawda, przecież jeszcze tyle można zrobić, tyle można osiągnąć, czyli jakby nie wszyscy na pewno tak myśleli. Natomiast mam wrażenie, że to doświadczenie awansu, ono jest też takim doświadczeniem jednak chęci polepszania, prawda, gdzieś jakby właśnie kroczenia tą drogą, polepszania jakby warunków swojego życia. No już nie mówiąc o tym, że bardzo często będąc w mieście utrzymywało się również rodzinę na wsi, prawda, czy spodziewano się, że nie wiem, będzie się przywozić prezenty, prawda, czy jakoś jakby wspierać, więc te osoby też bardzo często pracowały nie tylko na tą swoją miejską rodzinę, ale też na rodzinę wiejską. Więc tutaj tych tarć jest naprawdę, naprawdę sporo. I one no mają taki bardzo, powiedziałabym, zróżnicowany charakter, no bo one dotyczą miejsca pracy, ale też, no nie wiem, stylu życia, prawda, tego wiejskiego, który przyjeżdża do miasta i staje się jakimś takim hybrydowym, prawda, stylem życia w ośrodkach miejskich, od którego też właśnie miejscy robotnicy się jakoś dystansują, tak? Więc to na pewno jest takie tarcie, a co ciekawe, to tarcie jest też oczywiście w inteligencji, prawda? To znaczy tam też można mówić o no właśnie różnych konfliktach, które gdzieś na tym tle się pojawiają pomiędzy tą starą inteligencją, a no właśnie tą inteligencją z awansu, którą państwo socjalistyczne nazywało inteligencją ludową. Która no właśnie gdzieś z jednej strony chce się dostosować do tych miejskich środowisk, a z drugiej strony bardzo często to dostosowywanie się stawia im, no właśnie jakby to jest na tyle trudny proces, że przeciwko niemu się też często buntują. Chciałem cię jeszcze zapytać o dyrektorów. Jako bardzo specyficznej grupie z awansu, tak, głównie właśnie z tej pierwszej fali awansu, tak, z późnych lat 40. czy 50., tak, kiedy tych dyrektorów pochodzenia robotniczego
jakby było chyba najwięcej w porównaniu z późniejszymi latami. Bo wiemy z twojej książki, że bycie dyrektorem to jest po prostu najgorsza rzecz, jaka można się wydarzyć, i zawał, obrzedzenie dwunastnicy i tak dalej. Jednak tych dyrektorów, którzy właśnie pochodzili z klasy robotniczej, którzy byli tymi awansowanymi robotnikami, mamy całkiem sporo i w reprezentacjach filmowych, serialowych i w społeczeństwie. Tak, to jest też właściwie bardzo ciekawy z jednej strony proces socjologiczny. Tutaj można mówić o dwóch pokoleniach właśnie, to znaczy tym takim pokoleniu, które doświadcza takiego bardzo szybkiego awansu, prawda? Czyli to są osoby, które są właśnie, pracują fizycznie i są awansowane na to stanowiska dyrektorskie i wtedy muszą nadrabiać, tak? Jakby wiedzę, kompetencje i tak dalej. I później mamy to pokolenie trochę późniejszych dyrektorów, czyli już tych osób, które jakby zostają wykształcone w właśnie systemie socjalistycznym, ale są pochodzenia chłopskiego albo robotniczego, no, które wtedy już zazwyczaj zajmują te pozycje dyrektorskie tak pod koniec lat 50., w latach 60. I rzeczywiście zwracam na to uwagę w książce, że w pewnym momencie w kulturze polskiej, prawda, w kulturze popularnej, ta figura dyrektora, ona staje się strasznie, strasznie, strasznie chodliwa. To znaczy, że rzeczywiście jest jakby bardzo wiele, jest w ogóle coś takiego jak powieść dyrektorska, taki osobny gatunek wręcz literacki. To jest właśnie druga połowa lat 60., no to są już zupełnie zapomniane rzeczy, tacy autorzy jak Albin Siekierski na przykład. Ale przede wszystkim no, w tej kulturze takiej najbardziej popularnej, czyli wtedy właśnie telewizja, prawda, i kino, ta figura się bardzo mocno pojawia i to jest taka figura, która pokazuje, no właśnie ma pokazywać taki rodzaj pękniętej tożsamości osoby z awansu, która jest no, rozerwana pomiędzy klasą swojego pochodzenia, bo to są właśnie, tak jak mówisz, bardzo dramatyczne najczęściej opowieści, i państwem socjalistycznym, prawda, które tej osobie dało awans, ale które jest również w tych narracjach projektem, w które jakby dane osoby naprawdę wierzą, prawda? No, wierzą w ten projekt socjalistycznej modernizacji, prawda, i industrializacji i tak dalej, i tak dalej. I ja analizuję oczywiście tą figurę jako figurę no, jakoś ideologiczną, prawda, która ma właśnie jakby ma w obrębie tej kultury socjalistycznej opisać to pęknięcie, tak, i jakoś udramatyzować, ale to są też bardzo różne, powiedziałabym, wypowiedzi od, nie wiem, blizny Krzysztofa Kieślowskiego, no, takiego moim zdaniem majstersztyku tego gatunku, w którym właśnie Franciszek Pieczka gra dyrektora zakładu przemysłowego, który jest budowany w właśnie takim zapomnianym miasteczku, takim miasteczku, które nie doświadczyło, tak, tych dobrodziejstw modernizacji socjalistycznej, no, które właśnie jest cały czas uchwycone tak między młotem a kowadłem. No, z jednej strony jak duży przemysł, to praca, rozwój, prawda, instytucje kultury, szkoły i tak dalej, a z drugiej strony wycinka lasów, buldożerka działek, prawda, i ludzie, którzy są absolutnie wściekli. Więc tutaj gdzieś wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym też no właśnie kultura socjalistyczna tłumaczy się sama sobie z takich jakby niedoskonałości tego projektu, z tej pułapki też, prawda, właśnie tego przyjętego modelu rozwoju. I tak, no dyrektorowie zawsze kończą tragicznie. W 40-latku jest taka scena w ostatnim odcinku, nie wiem, czy Państwo pamiętają, spoiler, dyrektor Karwowski już właśnie dostaje zawału i przyjeżdża karetka na plac budowy, bo on wtedy wizytuje budowy i pielęgniarz tak patrzy na niego i mówi: dyrektor, to nie ma co badać, zawał, i właśnie ląduje w szpitalu. I to jest już
oczywiście ironiczne przetworzenie tej figury, prawda? To znaczy właśnie wszyscy ci dyrektorowie, w najlepszym wypadku to właśnie bohater Kieślowskiego po prostu zostaje zdeklasowany do roli dziadka. Wyrzucony z pracy i w ostatniej scenie właśnie jest pokazany jako właśnie zajmuje się wnukiem w domu, a tak to zawały, choroby, alkoholizm, prawda, samobójstwa i tak dalej, i tak dalej. Czy mają Państwo jakieś pytania? Proszę. Ale na ile awans dotyczył osoby, które były w partii, a na ile nie? A drugie to mam takie pytanie o te klasy, to znaczy robotni, że chłopi stawali się klasą inteligencką, czy rzeczywiście, czy nie było nic pomiędzy, bo moje obserwacje czy doświadczenia rodzinne są takie, że chłopi owszem awansowali, moja rodzina również się wychowałam z takimi dziadkami, chłopami z awansem. Tak. To tu mamy pewien rozdziew właśnie pomiędzy, powiedziałabym, taką klasyfikacją socjologiczną, a pewnie takim autoopisem, prawda, tej tożsamości klasowej. Bo jeżeli dobrze rozumiem, to znaczy jeżeli pani dziadkowie dołączyli, byli, nie wiem, pracowali umysłowo, tak, w gospodarce, tak zwanej gospodarce uspołecznionej, czyli w jakichś zakładach pracy, no to zgodnie z takimi klasyfikacjami socjologicznymi, oni należeli do inteligencji. Prawda? To znaczy takimi kategoriami wtedy się operuje zasadniczo, jakby mówi się o tych trzech głównych klasach, chłopi, robotnicy i inteligencja, która w PRL-u też to socjologia przyznaje, jest super uwarstwiona, to znaczy tam jest dużo właśnie jakby różnych, bo urzędniczki, prawda, z wykształceniem średnim również należą do inteligencji. Do inteligencji należy, nie wiem, dyrektor szkoły podstawowej, dyrektor dużego zakładu przemysłowego, nauczycielki i profesor, nie wiem, Uniwersytetu Warszawskiego, prawda? To są wszystko osoby, które socjologicznie są wrzucane do tego worka, on tam jest jakoś podzielony, prawda, na warstwy. Ale to jest też super duża dyskusja właśnie o tych pracownikach umysłowych, na przykład niższego szczebla, w jakim stopniu oni są inteligencją. No natomiast oczywiście jakby sama ta kategoria, ona jest bardzo obciążona, prawda, więc rozumiem, że dla no właśnie osób z awansu, ona nie zawsze była przyjmowana jako taka, jako swoja. I tutaj źródła pokazują, że raczej na przykład mówiło się o tym, że o swoim awansie w kategoriach raczej porzucenia tej starej tożsamości, czyli właśnie nie jesteśmy już chłopami, nie jesteśmy już rodziną chłopską, przeprowadziliśmy się do miasta, prawda? I to by była pewnie, to by pewnie były takie kategorie, z których korzystano. Więc to by była ta odpowiedź na to drugie pytanie. Ale oczywiście no też pokazuje, prawda, właśnie jakieś takie niedostosowanie trochę tych kategorii socjologicznych do właśnie tego kontekstu przeżywania. Początkowo próbowano właśnie promować tę kategorię inteligencji ludowej, jako taką kategorię, z którymi właśnie takie osoby jak pani dziadkowie, jak też moi dziadkowie, mieliby się identyfikować, prawda? Czyli to miałaby być taka nowa inteligencja tego państwa socjalistycznego, która działa na rzecz właśnie jego dobra. Tak, tak. No i właśnie jakby to jest też, to znaczy tutaj jakby trudno mi oczywiście jakoś to odnosić, ale do jakby takiego osobistego, prawda, jakby doświadczenia pani dziadków, ale też to jest jakby też kolejny istotny problem, że
no te kompetencje też one miały się zmieniać, prawda? To znaczy, i to jest taka jedna z, no jak pytałeś się na początku, emocje z takich moich rozczarowań w stosunku do państwa socjalistycznego, że one się jakby tak bardzo nie zmieniają, a liczono na to. To znaczy, no jeżeli częścią awansu miało być chodzenie do teatru, prawda, i słuchanie właśnie muzyki klasycznej, nie tylko oczywiście, prawda, ale jakby też używano takich kategorii, no to okazuje się, że tutaj słabo jakoś ta rewolucja wyszła, tak? Ale no też były takie sfery, na przykład moim zdaniem warstwa inteligencji technicznej, nie wiem, czy to by dotyczyło na przykład pani dziadków, ale właśnie osoby pracujące w przemyśle z pewnymi konkretnymi, prawda, kwalifikacjami, kompetencjami, pracownicy umysłowi, no, zwłaszcza właśnie w mniejszych miejscowościach, tam gdzie nie ma tej styczności, takiej po prostu opresyjnej styczności z na przykład warszawską inteligencją, bo to na przykład opisuje, prawda, Agata Zysiak, czy w jej przypadku łódzką, to tam się wykształcają pewne takie sfery trochę innych jednak praktyk. A drugie pytanie to pytanie o partię. No, to oczywiście jakby zależy o jakich awansach mówimy, prawda? To znaczy, jeżeli mówimy o awansach w kontekście takich jakby długich trajektoriach, zwłaszcza trajektoriach, które dotyczą wejścia właśnie do sfery biurokracji, prawda, środowisk urzędniczych, czy właśnie tych najwyższych stanowisk dyrektorskich, no to niewątpliwie przynależność do partii i związek z partią, prawda, w ramach tej jakby takiej polityki oddawania długu, prawda, polityki wdzięczności, jakby jak najbardziej był to ważny element. Ale no, nie powiedziałabym, że był takim elementem koniecznym, prawda? Że jest jakby też bardzo wiele takich ścieżek awansów PRL-u, które się jakby wydarzają bez tego. I na ten temat też trwa właśnie w PRL-u dyskusja, to znaczy między innymi dyskusja o takim, która właśnie pojawia się w latach 70. o takim merytokratycznym odpartyjnieniu, prawda, te różnych jakby środowisk, na przykład zarządzających. No to oczywiście jakby nie do końca na tych najwyższych stanowiskach dyrektorskich się udaje, ale no bardzo wiele z tych krótszych awansów się bez tego obywa, powiedziałabym. Ale inną taką ścieżką na przykład awansu popularną jest na przykład wojsko, prawda? Czyli no, jak najbardziej instytucja no, już absolutnie w kontekście, prawda, socjalizmu i zresztą nie tylko upolityczniona, prawda, związana z tym systemem, z tym państwem. Ja w sumie mam takie dwa pytania, ale zanim się dużo dosyć myśli i pierwsze chyba takie bardzo ogólne. Dlaczego awans, a nie migracja? Tych kategorii, które tutaj pani mówi, szczególnie zwracając uwagę na miasto wieś i w drugą stronę, ładnie by tłumaczyło właśnie kategorię migracji, w której by się jeszcze przecież znalazł taki komponent duży na kwestię różnic przyjmowania kultury obcej, tak, które gdzieś tutaj wchodzi, tutaj ładnie się pojawiło i to jest jakby taka też bardziej modne chyba pojęcie teraz, jeszcze nawet od ostatnim czasu, bo awans jest de facto pojęciem poprzedniego ustroju, bo mówi o w miarę takiej homogenicznej wersji kultury. Jest jedna kultura, jedna struktura, se mogę awansować w górę, w dół. W dół to się nazywa. Można sobie awansować sobie do góry i fajnie wszyscy żyjemy w takim fajnym, jednolitym społeczeństwie i ta narracja pozytywna, idziemy, wszyscy się pilniemy w górę, jest taka przyjemna. I też nie czytałem książki, oczywiście, na jakiej się dyskutuję o książkach, które nie czytałem, bo też jest taka książka, której nie czytałem z takim tytułem. Pytanie, na ile narracja po 1989 roku jest tą narracją, która przebija tą narrację sukcesu, awansu społecznego, bo ta narracja po 1989 roku jest taką narracją, znowu otworzyły się drzwi klasowe, wszyscy mogliśmy się gdzieś przenieść najlepiej trochę wyżej.
Tak, no ten kontekst migracyjny, on oczywiście, to znaczy jakby jest to kategoria, która oczywiście się pojawia w książce. Zresztą sam ta kategoria wychodźstwa, prawda, i jakby właśnie wiejskiego wychodźcy jako pewnej takiej trochę tożsamościowej kategorii, która też jest używana przez właśnie osoby, które się przeniosły ze wsi do miasta, ale ja jakby celowo sięgam właśnie po tę kategorię z epoki, bo mnie interesuje sposób, w jaki no właśnie ta kategoria i to, co z nią robiono w PRL-u z rozmaitych stron, prawda, zarówno właśnie z tej odgórnej państwowej, jak i tej bardziej oddolnej, gdzieś pośrednio, w postaci właśnie, nie wiem, inteligencji twórczej, w jaki sposób jakby sama ta kategoria pracuje. To znaczy widać, że to jest taka kategoria, która ona sama robi, właśnie sięgając już do języka kapitalistycznego, bardzo dużą karierę, prawda? Jakby staje się bardzo, bardzo popularna i staje się takim słowem, przez które zaczyna organizować ludziom opowieść o ich życiu, prawda? Awansowałem, awansowałam. Nie emigrowałam ze wsi, znaczy to też, ale to jest jakby postrzegane jako bardziej neutralny opis tego doświadczenia. I ten opis mógłby zakładać na przykład jakąś porażkę, albo jakąś niepełność, albo jakby nie w pełni opowiadać. Natomiast jakby to słowo awans i jego takie częste właśnie mielenie, występowanie właśnie w różnych oddolnych i odgórnych źródłach, no ono jednak właśnie opowiada o tym projekcie i o tej rewolucji, prawda, która się wydarzyła, ale nie skończyła się tak, jak to sobie zaplanowano. Więc jakby dla mnie bardzo ważne było jednak wrócenie do tej kategorii i właśnie do tej podwójności, o której mówiłam na początku, prawda, że to jest taka kategoria, która zaczyna też działać w tym kontekście kolektywnym, czyli klasa robotnicza ma awansować, klasa chłopska ma awansować jako klasa, prawda? Socjalizm ma właśnie jakby wyrównywać te hierarchie i sprawić, że klasa robotnicza staje się równa inteligencji. I to się nie wydarza i w tym sensie jakby czytam na przykład różne, zresztą nie ja pierwsza we wszystkich tych kontekstach, różne na przykład wystąpienia robotnicze, prawda, od 56 roku do Solidarności w roku 80-81. Moim zdaniem można te ruchy kolektywne, przynajmniej częściowo przeczytać właśnie jako takie powiedzenie sprawdzam, prawda, państwu. To znaczy ten awans kolektywny miał się wydarzyć, klasa robotnicza miała awansować, a tymczasem, jak to mówią robotnicy w Stoczni Gdańskiej, znowu mamy tych panów na górze, którzy nam tutaj, prawda, właśnie organizują życie, którzy się dorabiają naszym kosztem i tak dalej, i tak dalej. I moim zdaniem jakby siła tych i tutaj idę za różnymi już historykami, historyczkami, którzy stawiają taką tezę o Solidarności, taka kolektywna siła tych protestów, no ona nie jest żądaniem o to, żebyśmy właśnie tak jak w kapitalizmie sobie sami tam pracowali na swój sukces, no tylko jest właśnie takim żądaniem, trochę rozliczeniem tej obietnicy, która ostatecznie nie zostaje tak kolektywnie spełniona. Więc no dla mnie jest ważne właśnie ta pozytywna waloryzacja, prawda? Że to nie miała być tylko migracja, że miało nastąpić i dla wielu osób rzeczywiście następuje pewne jakościowe polepszenie, które jest też jakby taką właśnie przemianą tożsamościową, tak? Które jest właśnie też, no nie wiem, takim procesem umiejscowienia siebie w różnych szerszych procesach społecznych i historycznych, pozbyciem się różnych, czy przynajmniej próbą pozbycia się różnych kompleksów, prawda, które są związane z wiejskim pochodzeniem i tak dalej, i tak dalej. A drugie pytanie o transformację. Rok 89, tak. Wszystkim w takim razie podejść do
Tak. Tak. Mhm. No właśnie, bo to jest bardzo ciekawe, prawda, ta jakoś takie rymowanie się tych dwóch momentów. Ja się akurat tym okresem zajmowałam w swojej pierwszej książce i tutaj można powiedzieć, że tam, gdzie właśnie klasa robotnicza i klasa chłopska to miało być tymi klasami takimi właśnie przewodnimi tego systemu socjalistycznego, no to w latach 90. pojawia się ta idea klasy średniej, prawda, której jeżeli wszyscy mamy awansować, to mamy awansować właśnie do klasy średniej, która no, przez wszystkich prawie jednorodnie jest odczytywana jako właśnie taki fundament demokracji liberalnej, wolnorynkowej. Więc jakby tutaj z pewnością właśnie pojawia się znowu ta nadzieja na takie przearanżowanie. I to, co tak jakby porównawczo jest ciekawe, no to jednak no właśnie kwestia tego patrona, prawda? To znaczy nikt już nie obiecuje pomocy, to znaczy pomocą ma być sama oczywiście, sama wolność taka, w sensie wolny rynek, prawda? Jakby nowe warunki, nowy ustrój, ale znika zupełnie takie założenie o tym, że państwo jest zobowiązane do tego, żeby dostarczyć właśnie tę infrastrukturę awansu, prawda? Która jednak jakby jest bardzo, bardzo mocno obecne. No wręcz przeciwnie, państwo się wycofuje w tej wizji po to, żeby zrobić miejsce na te indywidualne wysiłki. I oczywiście jest takie przekonanie, że każdy może, jeżeli tylko dostatecznie jakby mocno się postara, prawda? Jakby dołączyć właśnie, no ta klasa średnia jest taką wszechogarniającą wręcz takim tworem, czy tak jest przedstawiany. No i to na poziomie ideologicznym się jakoś udaje. Są takie badania tylko na poziomie tylko moim zdaniem ideologicznym z 2020 roku, to są ostatnie chyba badania CBOS-u, które pokazują, że 77% Polaków identyfikuje się jako klasa średnia. Prawda? Czyli mamy do czynienia z no, dość dużą nadidentyfikacją. No są oczywiście różne tam widełki takie socjologiczne, ale no jednak nie jest to 77%. Więc to oczywiście jest w jakiejś mierze taki podobny mechanizm, prawda, czy jakby podobna obietnica, ale jej tworzywem jest jednak coś innego, wydaje mi się. Większa zmiana jest w PRL-u. W porównaniu do międzywojnia, prawda? To znaczy, to jest dużo większy skok. Nawet ten moment na studia, tak? Weźmy na przykład to, co się dzieje, że mamy 50% w pewnych okresach, 50% młodych ludzi. No tak, tylko to trzeba porównywać z poprzednim jakby z punktem wyjścia, prawda? To znaczy jakby z pewną jakby średnią wykształcenia w punkcie wyjścia, tak? To znaczy społeczeństwo, które wchodzi w transformację, jest już społeczeństwem właśnie miejskim, prawda? To znaczy jest jakby, to jest oczywiście, to jakby nie jest tak, że to są jakieś proste odpowiedzi, to jest jakby duże wyzwanie, jak trochę zważyć te momenty, nie? No bo moim zdaniem trudno przykładać jest te same dokładnie wskaźniki, jeżeli w punkcie wyjścia mamy ponad 60%, prawda, osób mieszkających na wsi, kraj zupełnie nieuprzemysłowiony, zupełnie inne też jakby modele rozwoju w roku 45 i rok 89, kraj jednak uprzemysłowiony, zasady już dużo bardziej jakby miejski, zurbanizowany i wchodzący też w inny zupełnie model gospodarki, w którym właśnie rzeczywiście tak jakby żeby awansować do klasy średniej i na przykład pracować w korporacjach, tak, no tutaj jest już jednak jakby to wykształcenie jest konieczne, więc jak zważyć te dwa różne punkty wyjścia? Ja bym miała pewną trudność z tym, prawda? To znaczy ze zmierzeniem jakby skali rewolucji, bo to jest trochę o to pytanie, nie? To znaczy, gdzie ten awans jest bardziej dynamiczny, w którym momencie. Okej. Dobra, to jest niezła ucieczka. Pytanie, no jakby jest tutaj, jest tak ad vocem jeszcze a propos tej relacji i inteligencji, mm-hmm. ale za średnią, to jest chyba bardzo emocjonujące, bo klasa średnia jest jednak mimo wszystko takim polskim, wschodnioeuropejskim
To ja może na koniec i też trochę nawiązując do tego, o czym Pan mówił, zapytam, co możemy z tym wszystkim zrobić, bo Ty w zakończeniu tej książki odnosisz się do tego nurtu ludowej historii i pokazujesz, że no to używanie go jako takiego wytrycha, który nam pozwoli wszystko wyjaśnić, jest jednak za proste i to jest miód na moje serce. Już kompletnie tej ludowej historii nie mogę znieść. Prawda, że nie wszystko można wytłumaczyć tym, że mieliśmy pańszczyznę i gospodarkę folwarczną i że przekładanie tego na zasadzie takiego, nie wiem, tak długiego trwania i jakichś rezyduów tamtej epoki jest za proste i nam nie wyjaśnia właśnie tego wszystkiego, co było pomiędzy, o czym piszesz. Krytykujesz też to przeglądanie się w teorii i powieściach francuskich, które też w ostatnich latach jest częste. No, które jednak opisują, tak dają nam znowu no, pewne wzorce narracyjne do opowiedzenia o tym, ale zakotwiczone w zupełnie innej strukturze społeczno-ekonomicznej. Więc co na podstawie tego, co tutaj zbadałaś, co tutaj napisałaś, co możemy wziąć dla siebie, żeby no właśnie wyjść z tego poczucia tak, że wszyscy jesteśmy klasą średnią, a przynajmniej jakieś 90%. Tak, no to jest oczywiście trudne pytanie, to znaczy jakby co z tego wynika konkretnie dla nas, naszej tożsamości teraz. Wydaje mi się, że w takim kluczu właśnie próby napisania pewnej historii emocji jest tak, że i to mam może już na to jakieś dowody, mikropróbek właśnie czytelniczych, że to są jednak takie historie, które jakoś rezonują, prawda? To znaczy jakby to doświadczenie PRL-u, które jest naszym doświadczeniem naszych no, rodziców albo dziadków, babci i dziadków, no pewnie dla tego najmłodszego pokolenia, to już zaraz będą prababcie, prawda, i pradziadkowie, że to jednak są często takie emocje, które no właśnie jakoś są pokoleniowo przenoszone, prawda, które mogą tłumaczyć też taką troszkę złożoność praktyk. I tu może jedna rzecz, o której jeszcze nie powiedzieliśmy, a która wydaje mi się jakoś wyjątkowo inspirująca właśnie też w kontekście współczesnych awansów i mobilności społecznej. To znaczy to jest to, że wydaje mi się, że na przykład pamiętniki mogą być takim trochę lekcją z takiego klasowego oporu i klasowego gniewu, a przynajmniej klasowej irytacji osób, które awansują i takiej lekcji, że no nie zawsze taka czysta i bezwarunkowa asymilacja jest czymś, co jest bezwzględnie potrzebne i właśnie, no nie wiem, jakoś przynależne temu awansowi, że wydaje mi się, że to, co pokazuje PRL z tymi wszystkimi takimi bardzo hybrydowymi tożsamościami, z jakimś takim pomieszaniem języków klasowych, to jest, że bardzo dużo osób awansujących jakby stawia taki opór właśnie na przykład tym normom inteligenckim. I że to, no nie wiem, wydaje mi się, że to może być jakoś inspirujące też właśnie w kontekście różnych trajektorii awansów współczesnych, które oczywiście niewątpliwie się cały czas wydarzają. Natomiast to, co jeszcze mi się wydaje ciekawe i nie wiem, jakoś chciałabym, żeby może ktoś inny tę pracę wykonał albo może ja kiedyś ją wykonam, jak odpocznę trochę od archiwów, no to jest jeszcze właśnie zostanie przy takim, czy próba takiego większego skomplikowania generalnie struktury klasowej
zarówno PRL-u, jak i właśnie chociażby transformacji, prawda? Bo ja na przykład właśnie w swojej pierwszej książce skupiłam się bardziej na takiej analizie tego wyobrażenia klasy średniej, no ale oczywiście jest jakby tak, że ta klasa średnia jest no, jakąś takim niezwykle złożonym tworem socjologicznym, prawda? W którym też funkcjonują bardzo różne habitusy, bardzo różne praktyki. I no nie wiem, że jakoś tak mam nadzieję, że ta książka może być taką trochę próbą zmącenia właśnie, tak, wprowadzenia jakiejś takiej ambiwalencji też w to myślenie zarówno o przeszłości, jak i może o teraźniejszych tożsamościach klasowych, no bo język klasowy wrócił, bardzo się cieszymy. To jest też jakaś zasługa pewnie historii ludowej, przynajmniej częściowo mimo tych uproszczeń, prawda, że przynajmniej no, możemy się tym językiem posługiwać w miarę bez jakichś bezkarnie, prawda? Zawsze reakcją na napięcie związane z tym, że trzeba awansować, było pojawienie się subkultur czy kontrkultury, jak więc tak jak po 99, 2000, którym, kiedy hip-hop się pojawił, subkultury po prostu umarły, no to może je trzeba przywrócić panu. To jest apel do młodego pokolenia, bo one tylko mogą po prostu właśnie wyrosnąć. Tak, dokładnie. Zresztą to jest właśnie taki, tego, jeżeli miałabym złożyć jakąś taką samokrytykę i właśnie powiedzieć publicznie, czego żałuję, że nie znalazłam więcej i właśnie nie mogłam dołączyć do książki, to jest tam rozdział w książce o porażkach i odmowach i właśnie bardzo chciałam znaleźć więcej takich źródeł, w których mogłabym odnaleźć właśnie ten rodzaj jednak jakiegoś takiego buntu, ale właśnie jeszcze klas ludowych, prawda, jakby wobec tego paradygmatu awansu. I wydaje mi się, że tam jest jeszcze tego za mało, więc dociążyłabym jeszcze może ten rozdział, ale no właśnie tak jak piszę, nie znalazłam żadnego na przykład konkursu na pamiętniki włóczęgów, prawda, socjalistycznych, których było dosyć dużo, ale ten wątek też jakoś się pojawia, prawda, osoby, które na przykład uciekają z miejsc pracy, odmawiają pracy, nie chcą być częścią jakby tego systemu tak rozumianego. Proszę Państwa, uciekajmy z miejsca pracy. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu za spotkanie. Bardzo dziękuję naszej gościni. Dzięki za zaproszenie. Polecamy lekturę Poruszonych. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki.